Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 59. odcinku z serii Star Wars Empire at War na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku, co by tutaj zrobić? W dzisiejszym odcinku spróbujemy przeprowadzić dywersję tutaj na Dagoba. O, dobrze, dobrze, to my się cofamy. Bitwa taktyczna. Jak widzicie, ja wycofałem teraz moje siły tutaj naziemne, żeby... nie było tutaj żadnych problemów właśnie. Wow, Imperium przybyło prawdopodobnie ze swoim Mind Force'em, czyli ze swoimi głównymi siłami. Co oni tu mają? Cholera. Niszczyciele imperialne. Dobra, pierwsze co, to musimy wyeliminować ich hangary. Ty do tyłu. Bo Energisy zniszczyć ten hangar. Dobra, tutaj korwety sobie świetnie radzą z niszczeniem wrogich myśliwców. Wchodzimy naszymi fregatami szturmowymi. Dobrze, i niech fregaty szturmowe, niech one zniszczą hangar. Jak wiemy, fregaty są bardzo dobre tutaj w ogniu. Wow, co tu się dzieje? Co ja tu widzę? Ja tu widzę poważnie obity niszczyciel imperialny. Dobra, ściągamy nasze tutaj jednostki przeciwko myśliwcom. Spróbujemy rozwalić te wszystkie myśliwce tutaj, które Imperium posiada. Nie w lasery, w hangar! Bombowce, rozwalić hangar! Dobrze, wow, tutaj kiepsko to wygląda, włączamy regenerację tarcz. I zniszczyć im te działa, musimy zniszczyć ten niszczyciel. Świetnie! Jakby to powiedział admirał Akbar, concentrate all fire on this super destroyer, czy jakoś tak. A potem powiedziałby drugie, równie legendarne hasło. It's a trap! Dobra, rozwalić tego interdyktora. Ten interdyktor musi paść, on nie może tutaj... nie może mi tutaj blokować dostępu moich jednostek. Musimy go wyeliminować. Jak to wygląda kwestia tego niszczyciela? Ten niszczyciel ciągle tutaj sieje nam zagładę, ale dobra, my sobie z nim poradzimy. W pierwszej kolejności interdyktor. Tutaj jest hangar, który musimy też rozwalić. Niszczyciel, widzę, nadal dzielnie się trzyma, ale to my mu to uniemożliwimy, to dzielne trzymanie się. Dobra. Świetnie, interdyktor padł. Skoncentrować cały ogień na tej jednostce teraz. Świetnie, posiłki już nadciągają. Myśliwce, wszystkie X-Wingi, meldować się X-Wingi. Do ataku tutaj przeciwko tym myśliwcom. Tak, wiem, że nieprzyjaciel atakuje moją gwiezdną stację. Dobrze, świetnie. Mamy sporą szansę jeszcze to wygrać, ale to trzeba będzie skoncentrować tutaj spore siły do ataku na tego niszczyciela. Dobra, rozwalić niszczyciel. Mam nadzieję, że Imperium nie ma więcej niszczycieli tutaj w zapasie, bo byłoby naprawdę nieśmiesznie, gdyby mieli ich jeszcze więcej. Dobra, wzmocniamy tutaj tarczę. Tu mamy generator tarcz, który trzeba im unieszkodliwić. Sprowadzamy kolejne myśliwce. Jednostki przeciwko myśliwcom, które będą tutaj polowały na nie. Wow, co ja tutaj widzę? Moje X-Wingi, świetnie, X-Wingi tutaj rzuciły się na te... X-Wingi niech zajmą się tymi wszystkimi bombowcami. Dobra, niszczyciel padł, to dobrze, to jest dobra wiadomość dla nas. My tutaj teraz koncentrujemy ogień na kanonierkach, bo jeszcze trochę ich tutaj jest. Kurde, całkiem sporo ich tutaj jest jeszcze. Skoncentrować ogień na tej kanonierce.
Dobra, wprowadzamy wprowadzamy bombowce do walki. Dobra, dobra, tutaj skoncentrować ogień na tej jednostce teraz. Wszystkie bombowce, skoncentrować się na tej kanonierce. Świetnie, stacja nadal się trzyma, stacja nadal się trzyma, stacja nadal się nie daje, to dobrze, to dobrze. My tutaj koncentrujemy ogień na tej kanonierce. Skoncentrować się na hangarze tego okrętu. Co ja tutaj widzę, co ja tutaj widzę? Tak, wzmacniamy tarczę, wzmacniamy tarczę. I skoncentrować mi ogień na tej jednostce. Świetnie, świetnie. Bombowce, dobrze. Tutaj X-Wingi, rzucić mi się proszę na te myśliwce. Skasować te myśliwce, tak? One nie mogą zagrażać moim bombowcom w czasie siania zniszczenia wśród okrętów Imperium. Świetnie, świetnie. X-Wingi, X-Wingi. Wow, kolejna kanonierka spada, świetnie. Bombowce, skasować teraz tą kanonierkę. Cholera, straciliśmy tutaj jeden z naszych okrętów. Niech on się tutaj skupi na tym celu. Chociaż kurczę, działa ma akurat po drugiej stronie burty. To jest to, że ta jednostka ona jest fajna, tylko że... bo dysponuje sporą siłą ognia, tylko problem w tym, że musi się odpowiednio ustawić, tak? No widzicie, odwróci się i od razu może atakować. Dobra, stój, atakuj silnik. Niech musimy go tutaj troszkę osłabić. Dobra. Tam widzę, prują w tą kanonierkę. My tutaj wzmacniamy tarczę. I walimy w silniki, dobra. Myślę, że to wygramy. Myślę, że to naprawdę wygramy. Jeśli Imperium nie ściągnie nagle tutaj jakichś wielkich ilości niszczycieli, to mamy tą bitwę wygraną, tak? Dokładnie, mamy to. Mamy tą bitwę wygraną. Ta bitwa jest już nasza. Nie da się ukryć, że Imperium straciło tutaj naprawdę sporo sił w tej bitwie. Jeśli my się zdążymy odpowiednio szybko teraz odbudować, to możliwe, że przeprowadzimy kontranatarcie na Imperium. Bo tą bitwę można śmiało uznać za wygraną. Imperium poniosło tutaj w niej naprawdę ogromne straty. Dwa niszczyciele to nie jest byle co. No i koniec, wygraliśmy. Świetnie, świetnie. Ponieśliśmy wprawdzie spore straty. Duża część naszej floty została zniszczona, ale to szybko to odbudujemy. Dobra, co potrzebujemy? 4 fregaty, 4 korwety, 4 X-Wingi, 3 bombowce, dobra, 4, 4, 4, 3, 2. Dobra, 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 dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa... Raz, dwa, trzy... Dobra. Dobra, nasze jednostki już tutaj produkują. My teraz spróbujemy uderzyć na Eriadu. Tutaj krążownik klasy malendują się bombowce z gotowości. Na rozkaz. Eskadra w gotowości. Zbieramy teraz wszystkie nasze siły szybko razem. Na Mon Calamari zrobimy to inaczej. Tak, anulujemy i puścimy je na Mon Calamari. Myślę, że tutaj atak na Eriadu będzie bardzo dobrym pomysłem. Dobra, tutaj się produkują, tutaj na Mon Calamari też produkują. Na Sullus, z tego co pamiętam, można budować niszczyciele imperialne, więc my musimy tutaj zająć tą planetę.
Jest też taka kwestia, Artur, chodź tu. Chodźcie tu moje ziomeczki. Musicie podpierniczyć... Nie możecie podpierniczyć jeszcze żadnej technologii? A to lipa. To troszkę lipa. Dobrze, fajnie, że się zgłasza. My przerzucamy większość naszych sił jeszcze tutaj teraz na Tatooine. Jeszcze więcej tych jednostek. Dobrze. Jeden skromny myśliwiec sobie wyprodukujemy. Eskadra w gotowości. I niech on sprawdzi, co jest na Eriadu. Cholera. Tu nie było opcji, żeby to wygrać. Produkcja pojazdu w toku. Bardzo żałuję, że nie mam tych takich sond jak... Dobra, lecimy teraz zobaczyć, co jest na Naboo. Może uda się wygrać tą... Może uda się wygrać bitwę o Naboo. Zgłasza się fregata szturmowa. Auto. Dobra. No, to tutaj jest szansa, tu jest szansa. Tylko musimy dobrze trafić. Musimy po prostu dobrze trafić, tak żeby Imperium nie miało tutaj... Dobra, to jest ten moment, lecimy szybko na Naboo. Oczywiście rozpoczynamy tutaj uderzenie na tą stację. To jest doskonały moment. Idealnie trafiliśmy. Idealnie udało mi się wstrzelić w... Wybierz posiłki. Większe siły nie zawsze gwarantują zwycięstwo. Użyj odpowiedniej taktyki i zniszcz siły wroga. Dokładnie tak. Większe siły nie zagwarantują nam tutaj zwycięstwa. Dobra, to teraz tak. Bombowce typu Y zniszczyć mi... Marauder, rozwalić mi te... Cholera. Czekam na rozkaz. Zbrojony i gotowy. Gotowy do akcji. Zgłasza się fregata szturmowa. Dobra, my musimy rozwalić tutaj te hangary. To w pierwszej kolejności. Hangary, moi drodzy. Cholera, wracaj tu, wracaj. Wzmocnić tarczę. Dobra, odwrót lekko. Tutaj musimy to poprawić, ale jest okej. Właśnie, stało się to, co ja chciałem. Czyli zniszczyliśmy ich hangar. Oni teraz nie będą w stanie sprowadzać sobie nowych jednostek. My ściągniemy teraz moje kapszipy i tymi kapszipami zniszczymy tyle jednostek wroga, ile tylko będziemy w stanie. Wszystkie myśliwce, bombowce, wszystko im to tutaj wyniszczymy. Szczególnie duże kapszipy im zniszczymy, bo to jest cel tutaj ściągnięcia moich kapszipów. Kapszipy, czyli capital ship, czyli okręty dowodzenia, tak to można przetłumaczyć. Ten niech się tutaj wycofa, bo nie chciałbym go stracić. Dobrze, jak widzimy, stacja jest ciągle pod ostrzałem. Dobra, tutaj zbindujemy go sobie pod trójkę. Cholera. To nie miało tak być. To miało być inaczej. Dobra, ściągamy bombowce. Coś tutaj strąciło sporą część moich bombowców, tak widzę. A tutaj się przyczaił się na mnie. Tak jest. Mierzyć wyrzutnie pocisku. Gotowość. Cel w polu widoczny.
Świetnie, świetnie, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. Jedynka. Bateria, bateria, wyrzutnia torped. No co my tutaj mamy? A, tu jest Boenerzis. No proszę, jak się skrył, jak się cwaniaczek tutaj zakamuflował. Zaraz tu zrobimy mu jesień średniowiecza, czyli to on tutaj prów te moje bombowce, to on mi je wyłączył z gry rakietą. Zaraz go tu uciszymy. No właśnie, o to chodziło. O, ta jednostka mogła naprawdę sporych zniszczeń dokonać. Aczkolwiek, jak widzimy, nie udało jej się to. Dobra, rozwalić stację. To będzie tutaj poważny cios dla Imperium, jeżeli uda mi się zniszczyć tą stację, ponieważ stacja na 5 poziomie daje dużo populacji, a jeżeli uda się to ją zniszczyć, no to wiadomo, wtedy ilość populacji będzie spadała tutaj imperialnym, tej populacji, którą będą mieli do rozdysponowania, tak? Przez co będą mieli mniej... Nie będą mieli po prostu możliwości rozmieszczania dużej ilości okrętów i piechoty na swoich planetach, tak? Dzięki czemu nam może uda się tutaj odzyskać jakąś planetę. No, nie liczę, żeby udało mi się odzyskać Naboo, tak? Ponieważ to jest planeta o bardzo dużej tutaj... o bardzo dużym znaczeniu strategicznym. Więc ja tutaj nie liczę, że nam się jakoś fantastycznie nagle poszczęści i rozbijemy obronę Naboo, bo z tego co widziałem, to już tam jakieś siły imperialne nadciągają, tak? Już tam jakieś siły lecą w stronę tej planety. Mamy wyrzutnię torped, którą musimy wykończyć. Maraudery świetnie sobie radzą swoją drogą tutaj z bombardowaniem tego celu. Dobra. Niech teraz jak to się nazywało? To jest fregata, tak. Niech teraz moje fregaty tutaj wejdą do walki i one w decydującej fazie bitwy przechylą, jak widzimy, szale na naszą korzyść, ponieważ tutaj jeszcze ta stacja byłaby w stanie zniszczyć te moje koreliańskie fregaty. Dlatego my je stąd zabierzemy. Czy jak to się tu nazywało? Właśnie, korwety. To są korwety koreliańskie. Dlatego te korwety jeszcze mogłyby paść tutaj pod ogniem tej stacji kosmicznej. Aczkolwiek fregaty o wiele lepiej sobie z tym poradzą. Fregaty nie będą miały zdecydowanie tutaj takich problemów ze zniszczeniem tych kilku wieżyczek. Dlaczego wysyłałem Artu? Ponieważ myślałem, że jeśli Imperium już posiada niszczyciele imperialne na stanie, to myślałem, że mógłbym wykraść im tą technologię. No i gdyby udało mi się wykraść 5 poziom technologiczny, to ja wtedy miałbym okręty liniowe Mon Calamari. To są potężne okręty, około 3-4 razy większe niż tutaj właśnie te fregaty, którymi w tej chwili walczę. One mają ogromną siłę ognia. Oczywiście tak jak wszystkie okręty Mon Calamari są rozmieszczone głównie na burtach.
Ale tam jest pewna zaleta, tam nie ma podzespołu tarcz, nie można zniszczyć ich tarcz. My natomiast zniszczyliśmy właśnie stację kosmiczną Imperium, czym bardzo osłabiliśmy tutaj zapewne ich siły. No więc teraz przerzucamy nasze główne siły na Naboo i spróbujemy zająć tą planetę. Tak więc zaczynamy bitwę o Naboo. Wow, ja tu widzę, że Imperium ma tu bardzo małe siły. Dobrze, czyli Naboo to planeta o umiarkowanym klimacie, pokryta nieprzebytymi bagnami, rozległymi nizinami i zielonymi wzgórzami. W przeciwieństwie do innych planet, Naboo nie ma ciekłego jądra. Zamiast tego jej jądro tworzy coś na kształt plastra miodu wypełnionego wodą. Planeta zamieszkuje wiele gatunków zwierząt oraz dwie nacje, pokojowo nastawieni Naboo i bardziej wojowniczy Gunganie. Naboo zwykle mieszkają w olśniewających miastach takich jak Ted, a Gunganie zamieszkują egzotyczne miasta Bąble ukryte na dnie jezior i bagien. No cóż, jeżeli ktoś z was oglądał Gwiezdne Wojny Mroczne Widmo, no to tam główna część właśnie Mrocznego Widma rozgrywa się właśnie na Naboo. Musimy wysłać więcej żołnierzy, inaczej zostaną... Jak wiemy, Amidala pochodziła właśnie z Naboo. Dobra, ruszamy. Szkoda, że... O, to było dobre, jak ja to zrobiłem? A, przeskrolowałem po prostu myszką. Świetnie, czyli... Już wszystko jasne. Po prostu myślałem, że... Zabezpieczyliśmy stację budowniczą. Mista żałuje, że nie ma kadłu. Mista gotowysa. No, jak widzimy, standardowa gadka Gungan, czyli Misa, to znaczy Misa, czyli chyba ja, tak mi się wydaje, że to znaczy ja. Wieżyczki rozpoczęta. Ponieważ jak wiemy, Jar Jar Binks też tak mówił w takim stylu, że moja coś tam, twoja coś tam. Dobra, jedziemy dalej, tutaj widzimy... Widzę, że tutaj Imperium ma... jak to się nazywa? Silniki gotowości. Tam są. Prawda, sektor. Widzę, że Imperium tutaj ma... tarczę ochronną. My musimy oczywiście tą tarczę rozbić. O, artyleria tutaj fantastycznie położyła piechotę. Więc my posuwamy się dalej. Tutaj widzę jakaś piechota. Imperialna. My oczywiście ściągniemy naszą piechotę. Nasza piechota jest dużo lepsza niż piechota imperialna, jak wiemy. Czołgi niech to rozwalą, artyleria do przodu i rozwalić tą wieżyczkę. Artyleria strzelać w te AT-ST. Jedynka tutaj, artyleria, o, świetnie, artyleria daje radę. Artyleria jak zawsze młóci. Chwila, my sobie tą artylerię zbidujemy gdzieś pod czwórkę. Jedynka, jedziemy, czwórka do przodu, jedziemy, nacierać. Jebut. Dawać, jedynka, dawać. Namierzyć mi tutaj wroga. Czwórka, otworzyć ogień. Piechota, do środka. Wbijać się tu. Jedynka, jedziemy. No co to, jacyś kurde kamikadze? Kamikadze po prostu. Jedynka. O, dobra, mamy to. Widzimy ich generator tarcz. Więc musimy zniszczyć ten generator teraz, żeby nie mogli ściągnąć sobie po prostu... Żeby nie mogli po prostu się kryć już pod tarczą.
Okej, fajnie. Stacja budownicza zajęta. Straciliśmy stację budowniczą. Piechota, dawać, dawać tu piechota. Piechota, rozwalić mi te koszary. Jedziemy, jedziemy, musimy zobaczyć, co tutaj jest, co tu Imperium jeszcze ma. Dobrze. Musimy teraz odnaleźć generator tarczy. Generator tarczy jest w tym momencie bardzo ważną rzeczą, jest niemalże kluczową rzeczą. Ponieważ to, czy my go znajdziemy, od tego zależy... jak bardzo ta planeta będzie nam potrzebna. O, tutaj mina. Chciał wykończyć moją piechotę, cwaniaczek, ale niezbyt mu to wyszło. Dobra, tutaj możemy rozwalać kolejne kolejne budynki Imperium, kolejne ich fabryki. Dobra. Jedziemy, jedziemy, piechota dalej, piechota, dawać, dawać, idziemy. Tu jest kopalnia, to kopalnią nie musimy się przejmować. Ale tu jeszcze powinno coś być, tu jeszcze musi coś być. Mhm. Dobra. Dobra, szukamy teraz imperialnych. Musimy ich znaleźć. Straciliśmy stację budowniczą. Musimy teraz rozlokować nasze szybsze trochę jednostki, żeby one po prostu zinspektowały całą tą planetę. Niech one tutaj dokładnie sprawdzą, co tutaj jest na tej planecie. Ponieważ, no nie ukrywam, Nabu, to jest tutaj taki cierń w dupie dla mnie, takie miejsce, które ja naprawdę chcę mieć, które naprawdę chcę zdobyć, tak? Ponieważ to stąd właśnie między innymi pochodziła Padme, która powiedziała słynne, w Senacie właśnie słynne, tak ginie wolność wśród gromkich braw, gdy Palpatine ogłaszał powstanie Imperium. Tutaj widzę, że tutaj Imperium się nie wpakowało. Wow, jak to pięknie wygląda. No nie możecie przyznać, że nie. To wygląda po prostu cudownie. Świetnie są te lokalizacje tutaj zrobione. Zdaje się, że to jest pałac jakiś. Możliwe, że to jest pałac na Nabu. A wygląda to naprawdę fenomenalnie po prostu. O, 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 o to mi chodziło, o to mi chodziło. Stacja sensorowa. Właśnie o to mi chodziło, ja ją chcę zająć. Ponieważ zajęcie tej stacji... co ono mi da? Ono da mi pewną fajną rzecz, mianowicie będę widział całą mapę. Tak jest. Już się robi. Czyli wiemy, że tutaj takowa stacja jest. No proszę. Czyli tu jest generator tarcz. Cholera! To bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze, że ten generator jest tak daleko. Ponieważ imperialni... Jeżeli nie będą mogli się tutaj przebić przez obronę mojej bazy, to rzucą się na generator tarczy, to na pewno. Zmiotą mi go, wtedy rozwalą moje tarcze. I jak wyłączą mi tarcze, to wtedy będą mieli pełny dostęp do mojej bazy przy pomocy swoich bombowców. I to będzie naprawdę słabe. Tego bym bardzo... nie chciał, żeby do tego doszło. Zabezpieczyliśmy opuszczoną. No i fajnie. Zabezpieczyliśmy stację budowniczą. To było takie, prawie takie... Łazap! No to naprawdę, tak to... tak to odczułem, dobra. Dobra. Tu jeszcze mamy bunkier. Bunkier warto zająć. My go zajmiemy. My go zajmiemy, on mi się przyda. On mi będzie potrzebny.
Ogłaszam gotowość. Budowa zakończona. Za rebelię! Straciliśmy stację budowniczą. EKB, zgłaszam się. Dobrze, tutaj musimy wybudować prawdziwą fortecę wokół tej stacji sensorycznej. Ponieważ zajęcie tej stacji sensorycznej, sensorowej, czy jak się to nazywa, sensorowa, zajęcie jej będzie mi zawsze dawało świetny wgląd na całą planszę tutaj, tak? Zawsze będę wiedział, gdzie imperialni nacierają, gdzie próbują mnie osłabić. Przez co Naboo będzie bardzo... będzie łatwe do obrony w miarę. Na pewno nie będzie tak łatwe do obrony jak Mon Calamari, gdzie Imperium toczyło już ze mną wiele... wiele bitew. Świetnie, świetnie. Więc ulepszamy. Dobrze, wieżyczka zniszczona. My tu ja chcę po prostu ulepszyć sobie jednostki tutaj, dzięki czemu... zwiększenie prędkości czołgów T2B i śmigaczy o 15% oraz warunki atmosferyczne panujące na planecie nie mają wpływu na twoje jednostki. I to będzie bardzo fajna rzecz, którą ja bardzo chcę mieć. Aczkolwiek nie wiem, czy zdążę ją opracować. To jest rzecz, która będzie dawała mi bonus tylko na tej planecie, ale zawsze coś. Dobra, no i tu widzimy jakaś piechota imperialna wypełzła. Więc nam nie pozostaje nic innego, jak tylko tą piechotę tutaj wykończyć. I tym samym zajmiemy Naboo. To jest wielkie osiągnięcie, nie ukrywam. Że jest to tutaj spory sukces, właśnie zajęcie Naboo. Teraz będziemy musieli tylko jeszcze wybronić tą planetę. A w następnym odcinku podejrzewam, że uderzymy na Dagoba. Dzięki czemu bardzo mocno zaszkodzimy Imperium. I przygotujemy się do bardzo ważnego manewru strategicznego, który możliwe, że przechyli szale zwycięstwa w całej tej kampanii na moją stronę. Nasze straty były tutaj naprawdę minimalne. Dobrze, jakie tu powinienem mieć teraz siły do obrony? Tak... Tak, cholera, nie! Kur! Możliwe, że zajmą mi Tatooine. Ale dobra. Tym zajmiemy się w następnym odcinku. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tam coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki ze Star Wars Empire at War, gdzie spróbujemy wybronić Tatooine, chociaż nie wiem, czy nam się to uda. No i... przeprowadzimy tutaj uderzenie na Dagoba. Przynajmniej taki mam plan. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.